Katastrofa Hindenburga plasuje się w pierwszej piątce najgłośniejszych katastrof XX wieku. Zebrani na płycie amerykańskiego lotniska Lakehurst 6 maja 1937 roku oczekiwali na lądowanie nazistowskiego sterowca, który napawał dumą każdego Niemca. W jednej chwili cały sterowiec zajął się ogniem. 36 osób zginęło, a statki powietrzne momentalnie straciły status pierwszeństwa w lotnictwie na całym świecie. A firma Zeppelin tak się natrudziła, by w roku 1936 oddać sterowca LZ-129 Hindenburg. A nazistowskim władzom zależało na tym, by sobą wzbudzić jak największe zainteresowanie na całym świecie. Może dlatego zgromadzonym fotoreporterom zabrakło słów, kiedy gigantyczny sterowiec nagle stanął w płomieniach. Pozostałe kraje pochowały po hangarach swoje egzemplarze, zastanawiając się, jak do tego wszystkiego można było dopuścić. Nazwany na cześć poprzedniego prezydenta III Rzeszy, Hindenburg w 1937 roku otworzył nowy sezon, zachęcając niemieckie wyższe sfery do międzykontynentalnego podróżowania. Z dołu wyglądał na coś niezniszczalnego. Dominował w przestworzach swoją potężną, choć pełną gracji sylwetką, przemieszczając się praktycznie bezszelestnie. Zrobił potężne wrażenie na inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Gdziekolwiek się nie pojawił, tam wzbudzał poruszenie i robił niesamowitą sensację. A naziści kazali ją użytkować do granic możliwości. W ciągu raptem pierwszego roku zdołał przelecieć ponad 600 tysięcy kilometrów, przecinając Ocean Atlantycki aż 17-krotnie. A skończyło się, jak się skończyło. W sterowcach generalnie pokładano wielkie nadzieje. Podczas I wojny światowej ogromne maszyny miały bombardować cele na dalekich dystansach. Po zakończeniu wojny sterowce chciano eksploatować w branży transportowej, ale nie tylko. Model LZ-104 miał ponad 226 metrów długości i potrafił stanowić poważne zagrożenie, szczególnie kiedy spuszczał wrogim oddziałom na łeb ponad tonę bomb. Resztki i niedobitki oddziałów wykańczano następnie 4 karabinami maszynowymi. Konstruktorem Zeppelinów był Ferdinand von Zeppelin. To on założył, że najlepszym ich budulcem będzie niezawodne połączenie dur aluminium oraz zwierzęcych jelit. Zwierzęce jelita idealnie nadawały się i wciąż nadają do konstruowania szczelnych powłok mogących trzymać gaz nośny. Z niesamowitych ciekawostek wartych odnotowania niewątpliwie należy to, że aby taki jeden statek powietrzny mógł zaistnieć, potrzebne były wnętrzności około 250 000 krów, co powodowało, że wnętrzności zwierząt gospodarskich potrafiły unosić w przestworzach Zeppeliny tak długo, szczególnie w czasie Wielkiej Wojny, skoro wystarczyłoby do nadciągniętych jelit strzelić. Dlaczego nie przestrzelić tak delikatnego materiału? Okazuje się, że największą przewagą Zeppelinów było zupełnie co innego. Na polu bitwy na wagę złota Zeppelina był jego pułap lotu. Alianckie myśliwce potrafiły się wznosić na stosunkowo niski pułap, maksymalnie 3500 metrów. Było niczym w porównaniu do sterowców, potrafiących wzbić się na wysokość 7000 metrów. Kolejną zaletą sterowca był fakt, że przyjmując, że jakimś fartem ktoś ustrzeliłby jego powłokę, to na tak znacznej wysokości bombowiec się nie zapalał. Wszystko dlatego, że na takich wysokościach nie ma niezbędnego w procesie palenia tlenu. Alianci nawet próbowali szczęścia z zastosowaniem odłamkowej amunicji artyleryjskiej, ale bezskutecznie. Naciskano nawet inżynierów wojskowych, by wpadli na jakiś pomysł poradzenia sobie ze sterowcami. W końcu pojawiło się światełko na końcu tunelu. Zaproponowano wyposażenie myśliwców w karabin maszynowy, kierowany w górę. Pomysł okazał się jednak być niewypałym. Skuteczność myśliwców oceniano na 0%, a sterowca nadal 100%. Było do tego stopnia źle, że Brytyjczycy cieszyli się ze strzelenia jednej sztuki w 1915. Pilotowi, Reginald Alexander John Warnerodowi, trafił się ranny Zeppelin LZ-37, któremu się oberwało po nocnym bombardowaniu portu w Calais.
Dogorywająca maszyna musiała obniżyć lot z powodu uszkodzeń. Pilot Królewskiego Korpusu Lotnictwa zdołał wlecieć ponad Zeppelina i uderzył go z góry. Alianci zaczęli świętować w 1916 roku, kiedy odnotowali pierwszy znaczący sukces w zwalczaniu Zeppelinów. Przyczynił się do tego pan John Pomeroy, któremu udało się opracować wyspecjalizowane pociski. Punktem wyjścia było wynalezienie rozwiązania, które zapaliłoby wodór w warunkach niskiej zawartości tlenu w powietrzu. Pomeroy opracował pociski zawierające ładunki nitrogliceryny, które należało wystrzelić naprzemiennie z ładunkami zapalającymi. 2 września 1916 roku porucznik William Lee Robinson świętował niejedną butelką szampana po tym, jak udało mu się eksperymentalną bronią zestrzelić niemiecki statek powietrzny. Tego dnia było wiadomo, że drogą rozwoju lotnictwa nie były sterowce. Ostatni lot Hindenburga nie był nadzwyczajny w żadnej mierze. Oceaniczna przeprawa poszła zgodnie z planem. Pokazowy przelot nad Nowym Jorkiem był spektakularny. Pozostało już tylko skierować się na lotnisko bazy Lakehurst w New Jersey. 61-osobowa załoga uznała lot za rutynowy. 36 pasażerów zaliczyło lot jako doskonały. Problem dopiero zaczął się w czasie lądowania. Sterowiec nie mógł wyrównać lotu, mimo zrzucania gigantycznej ilości balastu, i zaczął zataczać koła nad lądowiskiem. Następnie załoga Hindenburga zrzuca swoje liny, po czym nagle dochodzi do eksplozji. Niektórzy usiłowali ratować się, wyskakując z płonących resztek, inni nie zdążyli. Pozostałości runą na ziemię, a na pomoc ruszyło wojsko, straż pożarna, każdy, kto mógł pomóc. Cudem uratowano 62 osoby. W zależności od raportu wystarczyło od 32 do 37 sekund, żeby sterowiec Hindenburg został kupą płonących zgliszczy. Wszystkich zastanawiało, co spowodowało, że w mgnieniu oka potężna jednostka powietrzna zamieniła się w potężną kulę ognia. Bardzo popularne były teorie spiskowe. To musiał być akt sabotażu. Zarządca firmy Zeppelin był święcie przekonany, że sterowiec zestrzelił wynajęty snajper amunicją zapalającą. Tłumaczył to tym, że wcześniej otrzymywał listy z pogróżkami. Z czasem jednak wyszło na jaw, że sterowiec nie tyle eksplodował, co spłonął. To oznaczało, że najprawdopodobniej katastrofę mogła wywołać iskra, wywołana napięciem statycznym. Iskra zapaliła ulatniający się gaz. Był Hindenburg, nie ma Hindenburga. Kapitan jednostki Max Pruss był raczej zdania, że sterowiec padł ofiarą sabotażu. Argumentował, że wielokrotnie sterowcami przebijano się przez burzę i nic się nigdy nie działo. Do sabotażu był również przekonany komendant bazy w Lakehurst, Charles Rosendahl. Tak się rozpędził ze swoimi teoriami spiskowymi, że nawet napisał książkę. Do dociekań dołączyła ocalała załoga. Ich zdaniem podejrzanie zachowywał się pewien niemiecki akrobata, Josef Spacha, do tego brygadzista Erich Spechl, bo pracował w pobliżu czwartego zbiornika gazu, a tam znaleziono w zgliszczach coś, co przypomina zwęglone pozostałości zapalnika. Nikt nie dysponuje dowodami. Spechl zginął na miejscu. Wygląda na to, że sprawa pozostanie po wsze czasy nierozwiązana. Chyba że przyjmiemy na słowo honoru, że za tym aktem sabotażu krył się nie kto inny, jak sam Adolf Hitler, który oczywiście zlecił spalenie maszyny, bo mu się ktoś tam na pokładzie nie podobał. Źle mu z oczu patrzyło, temu z pokładu, nie Hitlerowi. W każdym razie dochodzi jeszcze teoria, że w jednostkę trafia piorun, albo to, że zapłon zaczął się od awarii silnika. Analizy na niewiele wskazują, do tego stopnia, że nie wiadomo, co było pierwszym paliwem dla ognia, czy farba, którą pomalowano sterowiec, czy wodór mieszczący się w środku. Hindenburg pozostanie już na zawsze zagadką, a temat warto zakończyć wypowiedzią reportera Universal Newsreel, który powiedział, że ta tragedia nie zatrzyma postępu. Z popiołów powstanie wiedza, a z losu lekcja, która prowadzi do większych i lepszych sposobów podboju powietrza. W ten sposób tragicznie zmarli nie odejdą na próżno. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.